I przyjechali, proszę Państwa, rodzina na gigancie u Kiki Świat. Tak, nagrywamy się, musimy się obiektywami przywitać. Cześć. Cześć Wam, dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, ponieważ przyjeżdżają do nas goście. Na pewno już się domyślacie, kto to będzie, bo gdzieś tam w komentarzach zdradzaliśmy troszeczkę. A będzie to rodzina na gigancie. Maciek, Agnieszka, Igor, Nadia i mały Krzysiu przyjadą dzisiaj do nas. Już jadą, mają 444 km do zrobienia. A my musimy tutaj trochę ogarnąć na gości. Zobaczcie, jest tutaj brudno, trzeba pozamiatać. Zbiornik muszę opróżnić, bo już nam się wylewa. Kasia tutaj jeszcze też ściera. Ja już posprzątałam, teraz no, mi jest sok. Dzieci się bawią, także czekamy na nich. Ogarniamy przyczepę na gości. I co? Będziemy się dzisiaj po prostu bawić. Także zapraszam Was na odcinek. Jeżeli chcecie poznać naszych gości, zapraszam. Pokażę Wam jeszcze tylko ten wózek, bo ma tutaj takie fajne zaczepianie na gumy. Można sobie tak zaczepić. Dobrze to zrobiłem? Chyba źle. Dobra, poprawiłem. Tu się... Ciągnik leci. Znaczy, jedzie w sensie. Tak można zrobić i mamy teraz gumę do trzymania zbiornika. Szymek, tachaj ten zbiornik. A tu jest woda? No jest szara woda, idziemy wylać. Chodźcie, pokażę Wam, gdzie wylewam wodę szarą na tym kempingu. Tak wygląda nasza zlewnia, proszę Państwa. Szukałem jej bardzo długo, bo na mapce nie ma oznaczenia, gdzie to jest. A tu się wyłam. Tak, ale nie dotykaj tego, Szymoś, bo tutaj się kubki wylewa. Skoczyliśmy jeszcze do sklepu na zakupy. Ania, pokaż, jakie lody kupiliśmy. To z dziurkami takimi ślepnymi. Wow, truskawkowe. Będziemy jeść. Dziureczki. Jakie? Dziureczki. Dziureczki. Takie śmietankowe. Teraz z Nadią będziemy sprawdzać jajka, ale powiem Wam ciekawostkę. Żeby dosięgnąć gwiazdy, mam tutaj takiego selfie sticka, którego kupiłem do gimbala Fejutek. I to jest ten mój nowy gimbal, a ten jest Kasi, stary. I powiem Wam, że ten stary, znaczy ten nowy, nie ma gwintu tutaj. Jakbyście kupowali takiego selfie sticka, to w nowych gimbalach nie robią już gwintu. A w starych robią ten gwint i można to wkręcić. Pokażę Wam teraz. Tak się to wkręca tutaj. W starym gimbalu. A w nowym nie ma możliwości. Więc po prostu zamieniłem rączki. Kasi dałem rączkę z tego nowego, a ja wziąłem rączkę z tego starego, więc takie coś po prostu wykręciłem, dałem do siebie, a to z nowego gimbala wkręciłem do starego gimbala. No i tak sobie poradziłem. Idziemy zobaczyć, czy są jajka. I tak wygląda nasz zestaw do sprawdzania jajek. Maciek z rodzinką przyjadą o 17:40, więc trochę czasu mamy. Ja byłem na basenie, a zobaczcie, czy są jajka. Są jaja? Sprawdzamy, czy są jaja. Sprawdzimy jeszcze w drugim gnieździe. Nie ma. Nadia mówi, że nie ma. Sprawdzamy, czy są. Nadia bardzo chce złapać wróbelka, który tutaj lata, więc zrobimy taką pułapkę. Może się uda. Nadia wysypie pokarm. Chodź, Nadinka, zrobimy taką pułapkę. To będzie lekcja survivalu. Jak zdobyć mięso na obiad? Co? Nic, żartowałem. Posypmy tutaj. No, to będzie przynęta. I mamy z dziewczynami pułapkę zrobioną. Zobaczcie, co zrobiliśmy. Sznurek zahaczyliśmy o patyczek i teraz jak ptaszek tutaj wejdzie, to Nadia pociągnie za sznurek i powinien się złapać. I patrzę, go złapię w siatkę. Tak. Nadia trzyma za sznurek. Naciągnij go trochę, żeby nie był luźny. O, zrobimy test. Nadia, pociągnij, poczekaj. O, właśnie tak. O, tak działa nasza pułapka. Dobra, mamy naprawioną, idziemy polować. Nadia, gotowa? Czekamy teraz na wróbelki. Wróbelki już zauważyły, co Kasia? Nie, tam właśnie nie mają, siedzą za murkiem siedzą, ale zaraz tutaj przylecą.
słuchajcie, jeden przyleciał i jest obok naszej pułapki. I udało się, złapaliśmy wróbla, jemy go właśnie na obiad. Nie, tato, to jest mięso z kurczaka. No, to jest mięso z kurczaka. Słuchajcie, Maciek napisał, że już zaraz będą, ale już widzę jakąś tam przyczepę, to chyba oni. To przez to, że nie miałem internetu włączonego, bo się komunikujemy przez WhatsAppa i spóźniłem się z odebraniem wiadomości, ale już ich widzimy, super. Szymek, chodź! Szymek jeszcze chce. Chodź, Szymuś. I przyjechali, proszę Państwa. Rodzina na gigancie u Kiki Świat. Tak. Nagrywamy się, musimy się obiektywami przywitać. Cześć. Kamery cię przywitały. Tak. Tutaj jest gwiazda. Dobra, ja Was może poprowadzę, nie? Dobra. Proszę? To jest ta karta. Znaczy my nie mieliśmy, bo to było popsute. Wy dostaliście, więc jakoś tak będzie, nie? Dobra, to chodź. Idzie z nami Nadia. Maciek się rozstawia po drugiej stronie drogi. A u nas już Nadia z Nadią kolorują. Ja bardzo lubię rysować oczy. A więc ja robię mega takie fantastyczne oczy, ale... Widziałem twoją żyrafę. I co to drugie było? Żyrafa i? Na vlogu? Jednorożec. Ja akurat potrafię rysować oczy. Mama ogólnie chciałabym być malarką, chociaż jeszcze nie wiadomo, bo co ci zmieniam zawód. A więc tak. Cyk, trochę mi nie wychodzi takimi małymi kreckami, ale... Jezus Maria, co to jest? Jakieś coś. Jakieś organki, Szymusia. Zobacz. Tak, rozumiem, takie oko na szybko. Zobacz, no, mamy maskę. Wow, do pływania. Lubisz cię pływać? Tak. Może pomożemy Maćkowi wjechać. Jednak będą stali obok nas, po sąsiedzku. Ta gałąź, nie wiem, chyba raczej nie powinna przeszkodzić. Maciek, jest taka gałąź jedna. Nie wiem, czy możesz przerysować przyczepę, nie? Chyba, że troszeczkę bliżej jakbyś tam wektry. Maciek wjeżdża moverem, ale tutaj jest taki rów i tu woda płynie. I ciężko wjechać. Ten jeden miałem i tak urwany. O, chyba straciłeś drugiego. Nie, to był ten. To był ten? Tak, on był połamany, więc ja już tak czekałem, aha, kiedy on odpadnie. Nie? No. A tutaj masz sól czy trutkę na mrówki? Sól. Aha. Maciek ma ten pilot taki z automatycznym dociskaniem wałków, to wam pokażemy. Tak. Gdzie to się robi? A tutaj masz taki. Tutaj i tutaj. Mhm. Tylko, że jest na szczęście zabezpieczenie, żeby nie nacisnąć przypadkiem, że trzeba dwa naraz. Aha, czyli musisz dwa naraz, żeby zadziałało. Tak, żeby zadziałało. Mhm. I jak wdusisz dwa, to wtedy działa. Nie będę teraz wduszał, bo... Dobra, to pokażemy, jak odciągasz potem. Okej. Okay. Tak naprawdę jakbym chciał tą wiertarkę zrobić, no, to byśmy mieć bardzo długi przód. No. Tutaj Maciek wyciąga podpory i też żeby je otworzyć, tutaj jest taki otwór i tam trzeba trafić w śrubę. Najgorzej jak noc jest, a kilka razy mi się zdarzyło po nocy to robić, to nie mogę trafić, muszę sobie świecić komórką. Mover jest tak, że żeby go włączyć, to jednym guzikiem się nie da. To jest po to, żeby się przypadkiem nie włączył. Aha. Trzeba te dwa guziki przytrzymać i on się odpala. Od razu pokazuje, jaka jest temperatura i moc. No skakuj. Szymek już jest. Telefon wezmę, bo może mi się jeszcze przydać. Czasami mogę z niego chcieć z niego zadzwonić. Tak, i teraz naciskamy guzik, żeby mover wyjechał. Mhm. I jedzie. A teraz jakbyś zauważył, że przyczepa ci leci, to możesz szybko go docisnąć z powrotem? Mogę spróbować. Aha, bo właśnie się zastanawiałem, jak oglądałem u ciebie filmik, czy da się łapać jeszcze tą przyczepę tymi przyciskami. Tak, to była taka sekunda. Aha. To była taka sekunda, że nie byłem w stanie zareagować, bo jak ja chwyciłem pilota, to przyczepa już uderzyła. Aha. No bo u mnie jest tak, jak tą wajchą odciągam i jak widzę, że leci, to dociskam ją z powrotem, nie? To jeszcze wiem. I zastanawiałem się, czy na pilocie można szybko... Możesz zareagować. Tylko on, wiesz, zanim zacznie go dociskać, no to trochę... Bo to dosyć wolno chodzi, nie? Wolno dosyć, no. Ciekawe właśnie, czy da się ratować.
Powiem tak, no nie mam tyle refleksu, nie? Jak widać było na filmie. No. Jemy sobie obiad. Kasia, dziękujemy ci bardzo. Bardzo dobry. Tak to wygląda. Bardzo dobry. A Maciek i Agnieszka przynieśli piwko. Polecamy się na przyszłość. Skąd to piwko, Maciek? Z Hiszpanii. Z Hiszpanii. Będziemy degustować. Z Mercadona. Super, nasz ulubiony sklep. Nasz też. Tutaj nie ma w Portugalii, nie? W Portugalii tego sklepu. Mieliśmy tam swoje ulubione smaczki, nie? Macie te ptaki? Mamy nasze na Nadia. No. Nadia ma karmę i chcemy złapać jakiegoś wróbla. Wróbla albo flaszkę. To są chyba jakieś witaminy tam są w środku. No, takie... Pokaż, Szymuś, to zielone albo to czerwone. Powiedzcie nam, co to jest to czerwone. Jakieś witaminki fajne. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Słuchajcie, komary zaczynają gryźć. Maciek ma tutaj specjalne takie spiralki. Tak, wyjąłem taki zestaw oto, który się podpala. Najpierw trzeba to zapalić, a pokażę, jak to zapalam. I to idzie tak do środka? Tak, i to się po prostu pali, pali, pali. To są już zestawy, które paliliśmy. One się paliły już chyba dwa wieczory. O, i tu jak się zapali, trochę wieje. Jak się zapali, o, one... Trzeba trochę rozpalić. O, i później dym. To daje dym i to generalnie zapach, który odstrasza te wszystkie komary i wszystko, co gryzie. Także naprawdę bardzo fajne, polecam. I stawiasz to na stole, czy trzeba gdzieś? Ja stawiam to albo pod markizą, albo pod stołem. Bo przeważnie ci pogryzę nogi. No i to działa, mówisz? Świetne. Albo dużym kamieniu czasami, żeby było widoczne. No, to zależy, gdzie. Jak dzieciaki biegają, to czasami stawiamy w takim miejscu, żeby po prostu było widoczne, nie? Żeby nikt tego nie uderzył. No, fajny zapach takiego grilla. No, taki zapach, co generalnie odstrasza komary. No i to widzicie, to się dymi. To się kładzie pod stołem. Jeden postawimy, tylko trzeba uważać, żeby nie uderzyć. Tego jeszcze trochę przypalimy, żeby on się mocniej palił. No i komary nie będą nas gryzły po nogach. Tak jest. I skuteczne. Bo to już przetestowaliśmy. Jeszcze są fajne takie świeczki, które się wbija dookoła. Masz na takich długich palach. One są takie z pochodnie płynami. Może? Tak, takie to jest tak, że jest plastikowe coś z knotem, takim jak od świeczki. Jest jakiś płyn w środku, zapalasz tylko to i to się pali. Jak mieliśmy ognisko w domu, to po prostu paliliśmy kilka takich świeczek dookoła, nic nie przyleciało. Super. Świetne, naprawdę, polecam.